Cześć, tu Kamil, a to mój 68 dzień wyzwania. Zanim podzielę się z Wami wrażeniami, czego się nauczyłem, jak zmieniło się moje życie dotychczas, chcę Wam pokazać miejsce, w którym się teraz znajduję. Jestem w pewnym hoteliku w Sudetach. Piękne miejsce, można sobie fantastycznie począć. Zobaczcie, jak to wygląda. Przejście się ze mną. Zobaczcie. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Znajdę sobie jakieś fajne miejsce, żeby usiąść. Jeszcze chwileczkę. Ale dziś jest tak piękna pogoda, że nie chce się siedzieć w środku. Okej, to będzie dobrze. Więc 68 dzień. Program, jak dotychczas, dał mi mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim dyscyplina. Mam tu na myśli coś takiego, że kiedy tylko pomyślę sobie, coś jest do zrobienia, coś trzeba zrobić po prostu, cokolwiek by to nie było, w pierwszej chwili pojawia się opór, w pierwszej chwili mogę sobie pomyśleć, a nie chcę się, ale nauczyłem się trenować swój umysł w ten sposób, że za każdym razem, kiedy sobie tak myślę, po prostu działam. Nie daję sobie szansy na to, żeby za długo odkładać czynność. Po prostu trzeba zrobić, robimy. Kolejna rzecz. Nowe nawyki. Nauczyłem się regularnie robić rzeczy, które są niekomfortowe, które są jakieś nowe, nadają mnie pewnego rodzaju lękiem, bądź może nawet strachem. Robię to dlatego, bo zauważyłem, że tylko w taki sposób możemy się rozwijać. Tylko dzięki temu, że robimy rzeczy, które są nieznane, nowe, bądź może nawet straszne, tak naprawdę się rozwijamy. Buduję nowe nawyki, buduję rzeczy w swoim umyśle, które mnie rozwijają. Przykładowo, od jakichś 2 tygodni budzę się o 6 rano i jedną z takich pierwszych rzeczy, które wtedy robię, jest po prostu ubieranie się i wychodzenie na spacer. Spaceruję różnie, od 10 minut do pół godziny, w zależności od tego, po prostu jak mi się chce, czy jaka jest pogoda, czy jest zimno, czy cieplej, czy mogę sobie pozwolić na dłuższy spacer, krótszy. Ale dzięki temu, że to robię, no hartuję się. Jest coś takiego, co po prostu jest w pewnym sensie niekomfortowe, bo jednak pierwsza rzecz, jaką robię, wyjście na spacer o 6 rano, no
Pierwsze razy nie były przyjemne. Później już zrobiło się naprawdę fajnie i już doszło do momentu, gdzie nie mogę się doczekać, aż wyjdę, poddycham sobie świeżym powietrzem i po prostu naładuję się energią do działania na kolejny dzień, na jakieś kolejne rzeczy do zrobienia danego dnia. Następne. Wdzięczność. Uczę się pielęgnować wdzięczność i szanować rzeczy, które mnie spotkały dotychczas. Wieczorami, przed zaśnięciem, skupiam się na tym, żeby faktycznie poczuć, że jestem wdzięczny za rzeczy, które mnie spotkały, za ludzi, których spotkałem, za kwestie takie jak między innymi program Wyzwanie 90 dni, jak wiele innych spraw, które były mniej lub bardziej zależne ode mnie, które mnie spotkały, które w pewien sposób ukształtowały moje życie takim, jakie wygląda dzisiaj. Kolejną rzeczą, którą dał mi program, jest kilka ważnych, takich namacalnych, życiowych rzeczy, które dzięki programowi zmieniłem. Po pierwsze, ociepliłem relacje z rodziną, a zwłaszcza z żeńską częścią mojej rodziny. Mam tu na myśli moją siostrę, moją mamę. Jednak te kontakty wcześniej, owszem, były, ale były sporadyczne i takie, no, jakby to powiedzieć, oschłe. Myślę, że to jest dobre słowo. Dziś jest znacznie lepiej. Dziś mam takie wspomnienie. Po siódmym dniu programu mniej więcej, była taka sytuacja, że załatwiłem ważną rzecz. Mam tu na myśli, zacząłem załatwiać sprawy z komornikiem, bo jest to jedna z tych ważnych rzeczy, która mnie gniotła dotychczas. Zadzwoniłem do biura komornika, umówić się na spłacanie zadłużenia, na ugodę itd., itd. I w momencie, kiedy to zrobiłem, naładowało mnie to taką energią, takim pozytywnym nastawieniem do siebie, do życia, do wszystkiego, że pojechałem do kwiaciarni, kupiłem kilka bukietów kwiatów. Jeden dałem mojej mamie, jeden mojej siostrze. I od tego zaczęło się takie naprawdę ocieplanie relacji. Więc tak. Poza tym jestem znacznie bardziej asertywny, jestem cierpliwszy, myślę, że mogę tak powiedzieć, spokojniejszy, radośniejszy. To jest też kwestia bardzo ważna. Każdego dnia ludzie widzą mnie uśmiechniętego, żartującego, z poczuciem humoru. Także to są te rzeczy. A poza tym, program jest takim zbiorem narzędzi, do których w każdym momencie mogę wracać. Mam tu ze sobą teczkę. Która jeszcze nie jest do końca uzupełniona, bo oczywiście to jest dopiero 68 dzień, tak jak powiedziałem wcześniej. Trzymamy jeszcze kilkadziesiąt, więc trochę jeszcze tam wejdzie. Ale w momencie, kiedy przykładowo myślę sobie, że no, dzień mi się rozjeżdża, przydałoby się go trochę zaplanować. Proszę bardzo, otwieram teczkę,
i przypominam sobie, jak to było, jak planowaliśmy dzień. Potrzebuję nauczyć się nowego nawyku. Proszę bardzo, wracam sobie do konkretnego dnia i patrzę, jak to z Krzyśkiem i z Jankiem pracowaliśmy nad nawykami. Czy jest pewna ciężka decyzja do podjęcia? Czy wracam do schematu Dickensa, czy do innych narzędzi, które przedstawiali Krzysiek i Janek? I decyzja jest podjęta, więc oprócz tego, że są namacalne rzeczy, które się zmieniły przez te 2 miesiące ponad, mam teczkę z masą narzędzi, do których mogę w każdym momencie wracać, więc to jest wspaniała rzecz, wspaniała sprawa. Także jestem ogromnie wdzięczny Krzyśkowi i Jankowi za to, co dostałem w programie do tej pory i nie mogę się doczekać kolejnych rzeczy, kolejnych dni. A do wszystkich z Was, którzy to oglądają, oglądają to nagranie i takie nagrania po raz pierwszy i są to jakieś pierwsze dni, na które trafiacie, czy jest to Wasz pierwszy kontakt z Krzyśkiem, Jankiem i z programem. Polecam, naprawdę gorąco polecam przejście program. Jest masę rzeczy, które możecie sobie w głowie poukładać, możecie. Zmieni mnóstwo rzeczy w Waszym życiu. Naprawdę gorąco polecam. Okej. Myślę, że to wystarczy. Także miejcie wszyscy wspaniały dzień i cześć, trzymajcie się.